Cześć Wam. Dzisiaj zajmiemy się wymianką zaworka SCV w silniku D4D 116 koni. Jest to Toyota Avensis. Jest to jednostka, silnik diesla. Tak jak tutaj widzicie, mamy obudowę, którą zaraz za chwilę zdejmiemy. No i powiem Wam, że tak, zaworek SCV znajduje się mniej więcej w tym miejscu. Tutaj jak jest bagnet od oleju, to po prostu w tych okolicach. Zaraz zdejmujemy osłonę, żebyście po prostu dokładnie widzieli, gdzie on się znajduje i jak do niego się dostać. Na początek po prostu demontujemy osłonę. Dobra, zobaczcie, mamy już osłonę zdemontowaną i teraz, żeby sobie ułatwić pracę i dostęp, bo zaworek właśnie znajduje się tutaj, pompa jest firmy Denso, zawór też jest firmy Denso, i musimy się dostać właśnie do tego zaworka, który jest w tym miejscu. Na początek trzeba sobie tutaj odkręcić mocowanie tych przewodów. Rozkręcamy te śruby. Do tego jest klucz potrzebny nam, 12. Odkręcamy. Sobie po prostu musimy maksymalnie ułatwić pracę, tak jak tutaj widzicie, tutaj ktoś kiedyś musiał uszkodzić mocowanie. Zdejmujemy delikatnie do góry i troszeczkę, używając siły, staramy się odchylić do góry. Teraz, tak jak widzicie, pokazuje się nam właśnie cały ten zawór SCV i za chwilę będziemy do niego musieli się dostać. Na początek fajnie, jak macie tego typu szczypce, żeby po prostu złapać, z jednej strony docisnąć wtyczkę i z tej strony delikatnie śrubokrętem ją odchylić w prawo. To jest duże ułatwienie. Także już ja przystępuję do ściągania tego. Już mam tą wtyczkę poluzowaną. Tak jak mówiłem, od spodu jest, już Wam pokażę, tutaj należy to sobie docisnąć, ten element, i wtedy wtyczkę śrubokrętem delikatnie zsuwamy. Przesuwamy to na bok. Nie wymaga ta czynność odłączenia akumulatora, bo po prostu nie złapie żadnego błędu. No i teraz potrzebujemy tutaj klucz. Tak, dokładnie. Tutaj jest potrzebny Torx numer 30. Dostęp jest dosyć słaby i musicie też zwracać uwagę, że ta śruba, która tutaj jest na dole, jest dużo łatwiejszego dostępu niż ta, która jest schowana, ale da się tutaj dostać. Teraz, co ważne, przed przystąpieniem do odkręcania polecam Wam, aby miejsce, w którym będziecie wchodzili, że tak powiem, do wnętrza pompy, zastosować zmywacz do hamulców, aby sobie po prostu to wszystko oczyścić, bo jak zobaczycie później to zdemontowanie, macie po prostu bezpośredni dostęp do pompy wtryskowej i na pewno byście nie chcieli, aby się dostał tam jakiś brud, a kurzu czy innych tutaj zanieczyszczeń w okolicach jest bardzo dużo. Także na chwilę obecną przystępujemy do odkręcania. Jedna śruba już jest wykręcona, tak jak mówiłem, dostęp jest w miarę dobry, ale druga, zobaczcie, musimy kombinować. Mamy tutaj założoną mikrogrzechotkę, malutką przedłużkę i Torx. No i dopiero wykręcamy. Także tak to wygląda. Z racji, że jest to część, która steruje pompą wtryskową, także nie przejmujcie się, jak poleci Wam troszeczkę paliwa z tej okolicy. Delikatnie trzeba to poruszać. Ona wtedy po prostu z tych gumek uszczelnień jest bardzo dobrze ciasno spasowane, wyskoczy. O, już mamy. I widzicie, delikatnie nam paliwko wycieka, ale to niczemu nie szkodzi. I teraz, żeby po prostu śrubki nam nie powypadały, to palcami trzeba sobie pomóc. Mamy poluzowane. Chcę, żebyście dobrze widzieli. Delikatnie wyciągamy ten zawór. No i tak oto wygląda srebrny zawór SCV w całej okazałości.
tutaj czy widać będzie, ale żadnego takiego syfu nie widać, ja już go wcześniej próbowałem czyścić, ale to czyszczenie na nic się zdało za bardzo. Minimalna różnica była w pracy silnika i tak dalej, nie było tego podszarpywania przez chwilę, ale na to miejsce mamy już oryginał firmy Denso, który właśnie trafi na to miejsce. Mówiłem, że trzeba zadbać o czystość w okolicach tego zaworu, bo jak go zdemontujecie, to może wam po prostu tam wpaść czy ziarenko piasku, czy cokolwiek innego, no i może to oczywiście wam pompę wtryskową zniszczyć. Tutaj jest ten stary zaworek, żebyście widzieli. Tutaj mamy całkowicie nowy zakup zapakowany. Tutaj mamy jeszcze takie dodatki, uszczelnienia, prowadnice, które pomogą wam ten zawór ustawić we właściwej pozycji. Simmeringi gumowe, to akurat tak jak tutaj widzicie, simmering jest na tym zaworku, no ale wiadomo, żeby to było szczelne, bo tam jest też dosyć duże ciśnienie. No i po prostu taki zawór mamy. Co ciekawe, przy tym zaworze mamy taką informację: uwaga, w razie potrzeby ściągnąć redukcję adapter z końca zaworu. Tak jak tutaj widzicie, na końcu zaworu jest ten adapterek, o, tak jak tutaj teraz widać. Już próbujemy się do niego dostać. Już mamy całkowicie nowy zawór. Tu jest stary. Widać gołym okiem różnicę. Zobaczcie, niby czyszczenie czy inne rzeczy, ale widać, że tu jest całkowicie wszystko nowiutkie. Wygląda tak jak wygląda. Czyli w niektórych przypadkach czyszczenie może nie przynieść pożądanego efektu. Teraz tak jak było napisane, bo widzicie, że tutaj żadnej redukcji na końcu nie ma. Tu jest po prostu do innego silnika automatycznie też możliwość założenia takiego zaworku. Pewnie są takie i pasują. No i po prostu ten adapterek zdejmujemy. To wszystko jest w ropie, czyli on był prawdopodobnie testowany. No i też suchy nie może być, bo wiadomo, że wtedy ulegnie awarii, tak? Zobaczcie, jak to wygląda. Dwie cewki, które pracują. Tutaj znacznie ten kolor się różni, jest bardziej żółty. Tu wszystko jest, widać, że całkowicie nowe. Jest też delikatnie, jak gdyby, większa średnica tego wewnętrznego otworu. Tutaj natomiast te boczne nie różnią się. No i zobaczymy. Na tym starym zaworze, co jest o dziwę, dziwne, żadnego numeru seryjnego nie mamy. Tutaj jest wybity numerek. No i zaraz przystępujemy do montażu w odwrotnej kolejności. Simmering, ten, który właśnie tutaj jest, w to miejsce. I tak naprawdę z tego nic więcej nam nie będzie potrzeba. Pasuje simmering do tego otworu. Dokładnie, tak jest prościej, zobaczcie. On idealnie pasuje w ten otwór. Tutaj mamy wtedy czysty zawór. A w tym starym wygląda, jakby to było po prostu sprasowane, ale to nie. Po prostu on sobie siedzi delikatnie, pod względem siły po prostu nam to się... Pamiętajcie o tym, jak ten zawór siedział, żeby go w sposób właściwy zamontować, co jest bardzo ważne i istotne, tak? Zobaczcie, teraz tak, wkładamy ten zawór delikatnie i on w pewnym momencie nam nie chce wejść. Teraz musimy delikatnie popracować, o, i czuć, że po prostu na tym uszczelnieniu, na tej gumce on nam ładnie wszedł. No i będziemy mogli teraz wkręcać śrubki delikatnie. Zobaczcie, jak trzeba się gimnastykować, żeby tam dojść. Ale chcę wam pokazać, że bez większego demontażu, mając troszeczkę sprawności w rękach, można to zrobić. Da się. Zobaczcie teraz, żeby nam było dobrze widać z tej perspektywy. Zaworek mamy skręcony. Robicie to z wyczuciem, nie na siłę,
bo wiadomo, że tam jest gumowy simmering. Po odpaleniu jeszcze będziemy sprawdzać, czy nam nie będzie ciekło. Podłączamy wtyczkę. Wtyczki nie da się odwrotnie podpiąć, także się nie martwcie. Siedzi. Dobra, słuchajcie, to mamy zrobione. Przed odpaleniem silnika polecam filtr dopompować. Wiem, że troszeczkę nam tego uciekło na maksa. No i próbujemy, słuchajcie. Delikatnie będę dodawał gazu, bo prawdopodobnie od razu nam nie załapie, ale już sami na własne oczy zobaczycie, jak silnik się zachowuje po wymianie zaworu SCV. No i odpalił. No i pracuje równiutko. Wcześniej po prostu, jak się dodawało gazu, też jednym z objawów było delikatne falowanie obrotów. No i tak jak widzicie, tutaj jest w porządku. Ja zaraz jadę na jazdę próbną, zobaczę jak to wygląda. Wszystko jest ok. Jeszcze jesteśmy podczas jazdy próbnej po wymianie zaworka właśnie SCV. Powiem Wam, że zupełnie inaczej samochód się prowadzi. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony ze względu na to, że samochód zupełnie inaczej wchodzi w obroty. Od tak naprawdę samego dołu do samej góry to sterowanie dawką paliwa jest właściwe. Nie musi być tutaj wszystkich objawów, które gdzieś tam są opisywane. Ja też zauważyłem jedną bardzo ważną rzecz, że po prostu przy dodaniu gazu i przy odjęciu tego gazu nie występuje takie delikatne szarpnięcie. Ja to czułem. Ktoś, kto po prostu nie zwraca na takie rzeczy uwagi, może tego nie czuł, ale naprawdę jest bardzo duża poprawa po wymianie na nowy zawór SCV. Polecam Wam sprawdzić, zająć się zaworkami, bo naprawdę robią kawał dobrej roboty te nowe, tak? Czyszczenie naprawdę nie jest odzwierciedleniem tego, co jest zupełnie nowe, także będę obserwował i spalanie i tak dalej. W komentarzach na moim kanale po prostu te informacje wszystkie znajdziecie później. Po pewnym czasie będę Was informował. Jeździł kilometry, kolejne robił, ale już czuję, że po prostu to był strzał w dziesiątkę, bo w ogóle nie ma nawet najmniejszego szarpnięcia. Silnik po tym, jak spada na niskie obroty, pracuje idealnie, równiutko, nie ma tam żadnych szarpnięć, niczego takiego. Także naprawdę warto, polecam. No i zapraszam do subskrybowania mojego kanału, bo przy okazji jakichś tam napraw drobnych będziecie po prostu wiedzieli co i jak. Pozdrawiam też kolegów z różnych kanałów motoryzacyjnych, dzięki nim też czerpię tę wiedzę, którą przekazuję Wam. Uzupełniamy się w niektórych przypadkach, także miłego dnia i dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.